Dzień dobry, dobry wieczór. Akwarysta niedzielny. Zaczynamy dzisiaj od mojej 60-tki po nieudanej próbie odłowienia gupików. A nie udało mi się ich złapać wszystkich. Została jeszcze jedna samiczka, jak widać, i to chyba zaciążona. Jeden jakiś taki, a nie wiem co to jest, i dwa jeszcze takie maluchy. Nie miałem już cierpliwości ganiać tego z tą siatką. Ech, niby nieduże akwarium, ale daj, spryciule, po prostu spryciule. I tak, kurde, rewolucję tutaj musiałem zrobić. No ale cieszę się, bo drobnoustki się już zadomowiły. Może coś z tego mi wyjdzie. Widzę, że już pomalutku zaczynają, o jak widzicie, samczyki sobie walczyć, terytoria ustalać. A mam nadzieję, że któryś dopadnie którąś samiczkę i gdzieś w tych krzaczorach uchowają się jakieś maluchy. Tyle, no 60-tka to jak 60-tka, ona żyje swoim życiem. Ja tutaj za bardzo nie ingeruję. Lekkie podmianki, tylko wody zrobię od czasu do czasu i nic poza tym. Dobra, przejdziemy do 350, bo mam dla Was dzisiaj ciekawostkę. Dobra, jesteśmy przed 350. A w 350 oczywiście też mi się nie udało złapać tych maluchów, gupików. A właśnie przed chwilą zobaczyłem jednego, jak tutaj pod taflą wody sobie śmiga. A jak jest jeden, to pewnie może jeszcze jeden, bo chyba wyłowiłem trzy tylko. Ale mam dla Was, tak jak wspomniałem, ciekawostkę. Ale ciekawostka nie jest związana z moim akwarium, a z naszymi dyskusjami na temat podmiany wody. Wielu z nas jest zwolennikiem dużych podmian wody. Wielu z nas nie podmienia w ogóle wody. Jedzie tylko na samych dolewkach. I czasami, a jeszcze do tego jest, jeszcze są pytania, ile tej wody podmieniać, 20, 30, 50%, woda kranowa, woda osmotyczna i tak dalej. Ciągle są takie dyskusje, czasami nawet bardzo zażarte. Ja miałem do tego taki stosunek, wiecie jaki, podmieniałem kiedyś wodę, potem na jakiś czas przestałem podmieniać wodę, teraz znowu podmieniam wodę w jakichś tam ilościach, ale ciągle gdzieś tam grzebię w tym internecie i ciągle coś czytam, niekoniecznie tylko o akwarystyce, ale także w chemii, fizyce i innych dziedzinach związanych pośrednio z akwarystyką też. I trafiłem ostatnio na naszego jednego z naszych naukowców, pana doktora, profesora. Jak chcecie, to podam link do tej książki, czy tam do tego opracowania. Właśnie na temat wód naturalnych. Tak? No wiadomo, on się nie zajmuje akwarystyką, on się zajmuje wodami naturalnymi. I tak, ci, którzy są zwolennikami podmian wody, mają swoje jakieś tam argumenty. Ci, którzy robią tylko dolewki, tak samo mają jakieś tam swoje argumenty, ale jednym z takich koronnych argumentów jest takich, no przecież nikt w naturze nie podmienia wody. No to ja bym chciał zacytować teraz z książki pana profesora kilka zdań. Cytuję. Tempo wymiany wód w cyklu hydrologicznym jest różne i zależy od rodzaju wód naturalnych. Uważa się, że teoretycznie woda w hydrosferze, hydrosfera to jest całość jak gdyby wody gruntowe, wody śródlądowe, oceany, para wodna i tak dalej. To tak kwestii wytłumaczenia. W hydrosferze jako całości wymienia się przeciętnie co 2800 lat.
W oceanach całkowita wymiana wody szacowana jest na 3 do 4000 lat. Przyjmuje się, że na lądzie całkowita wymiana zasobów wilgoci glebowej następuje co roku. Okres wymiany wód w jeziorach trwa około 3 lat. W rzekach od 12 do 25 dni. Najdłuższym okresem całkowitej wymiany, sięgającym 16 tysięcy lat, charakteryzują się lodowce i wieczne śniegi. Zaś największą aktywnością odznacza się woda atmosferyczna, a ściślej para wodna w atmosferze. Ulega ona wymianie co 8 do 10 dni. To cytat z komputera, żeby nie było. Komputerek zaznaczone. Poczekajcie, odstawię go. No i ten koronny argument na brak wymiany wody w akwarium, no jak gdyby padł, tak? Woda w atmosferze wymienia się sama w określonych cyklach. I jak słyszeliśmy, na przykład woda w rzekach wymienia się od 2 tygodni do 3-4 tygodni całkowicie. Czyli 100% wody się wymienia w rzece. W jeziorach, a poczekajcie, zerknę sobie. W jeziorach trwa około 3 lat, tak? Ale to jest całkowita, 100% wymiana wody. Więc no ciężko by było teraz, trzeba było to przeliczyć na dni i na ilość wody, ile tej podmiany wody w ciągu tygodnia w takim jeziorze występuje. To się dotyczy wszystkich wód, to nie tylko u nas na terytorium Polski, czy tam Europy, ale także Ameryki, Azji, nie wiem, Australii, Oceanii i tak dalej. To są generalne obliczenia i generalne ustalenia. Więc jednak wodę w akwariach trzeba podmieniać. Ja jestem teraz też skłonny twierdzić, że podmiana wody w akwarium jest, mogę powiedzieć, niezbędna. Z tego, po moich obserwacjach mojego akwarium, przez ten okres, kiedy przestałem podmieniać wodę, te rośliny ruszyły w jakimś tam okresie czasu, ale potem znowu stanęły, tak? A jak zmierzyłem ten TDS, który sięgnął mi prawie 900 mikrosiemensów w tym akwarium, stwierdziłem, że nagromadziło się nie NO3, nie NO2 czy jakiegoś amoniaku, ale nagromadziło się i innych związków tyle, że ten TDS aż tak podskoczył, tak? Tak samo jest z hormonami, z innymi rzeczami. One się kumulują. I teraz nawet niewielka, częściowa podmiana tej wody, regularna, powoduje to, że jakieś te proporcje w tym zbiorniku będziemy mogli sobie utrzymywać na jakichś tam poziomach. To tyle z ciekawostki. Potem jeszcze ten pan profesor ma bardzo, bardzo wiele takich ciekawych... nie wiem, jak to powiedzieć, naukowych, ciekawych naukowych spostrzeżeń czy dowodów na całe nasze akwarium, na przykład oświetlenie, tak? Na przykład wymiana gazowa, czyli bąbelki czy ruch tachwli wody, to wam powiem w następnych odcinkach. Dobra. Na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.